Pytajcie na miód. W nocy po naprawie łożyska padał rzęsisty deszcz, który rozmoczył nam drogę powrotną znad brzegu jeziora. Jechałem jako pierwszy, ale na oponach AT musiałem się poddać. Asekurowany liną przez kolegów wycofałem się i ustąpiłem na podjeździe miejsca samochodom wyposażonym w MTK-i. Tam kolejna trzeba wjechać teraz. Ojejku. W końcu udało się i mi wyjechać na wzgórze. Chwilę po tym dziewczyny w defie pewnie zagadały się i na prostej drodze wjechały do rowu. Ale wiesz co, Marcin, takiej nie wyciągniesz tu jadąc, proszę. Więc nie na pół. Po wyciągnięciu Defendera ruszyliśmy dalej asfaltem. Jedną z atrakcji tego dnia był pasący się na łące osiołek. Jadąc dalej, mieliśmy kontynuację safari. Natrafiliśmy na pasące się stado krów i wołów. Młody byczek chciał nas potraktować z byka, ale na szczęście zrezygnował.
Jechaliśmy dalej, szukając miejsca na nocleg. Chcieliśmy wjechać na Połoninę, ale droga skończyła się kilkaset metrów przed granicą lasu. Musieliśmy zawrócić. Dwie z naszych załóg, Arnold i Marcin z rodzinami, postanowiły poszukać noclegu w jakimś gospodarstwie agroturystycznym. Reszta, czyli Pepek z Mirkiem, Wojtek z Anią, Sylwia z Aurelią i ja z Agą, ruszyliśmy w góry. Okazało się, że trafiło nam się najpiękniejsze z miejsc, w których w Rumunii rozbijaliśmy obóz.